Rumunia. Państwo położone w południowo-wschodniej Europie ze stolicą w Bukareszcie. Rumunia, podobnie jak nasz kraj, należy do Unii Europejskiej, w szeregi której wstąpiła w 2007 roku oraz Sojuszu Wojskowego NATO. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu państwo to, podobnie jak w przypadku Polski, znajdowało się w sowieckiej, komunistycznej strefie wpływów. Powierzchniowo omawiana Rumunia jest w przybliżeniu o 70 tysięcy km kwadratowych mniejsza od Polski. Liczba mieszkańców również jest mniej więcej dwa razy niższa i wynosi obecnie niecałe 20 milionów osób. Porównując wielkość gospodarek, nasz kraj wypada wyraźnie lepiej od Rumunii. Produkt krajowy brutto Polski jest ponad dwukrotnie większy i sytuacja, w której to Polska przoduje w tym aspekcie, utrzymuje się już praktycznie od samych początków transformacji ustrojowej. Choć jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku PKB przedstawianych krajów wyglądał dość podobnie, a różnice uwidoczniły się dopiero w późniejszym czasie. W przeliczeniu na jedną osobę rozbieżność aż tak wyraźna nie jest, zarówno przedstawiona w dolarach amerykańskich, jak i jednostkach stałych. Jednak tutaj nasz kraj również wypada korzystniej na tle omawianej Rumunii. Według ostatnich danych Światowej Organizacji Handlu, rumuński eksport wynosi niecałe 90 miliardów dolarów i jest to wartość o wiele mniejsza niż towarów wysyłanych przez Polskę. Eksport dla gospodarki każdego kraju jest bardzo ważnym elementem, kołem zamachowym rozwoju. Wychodzi więc na to, że rumuńskie towary, w porównaniu z naszymi rodzimymi produktami, nie są aż tak bardzo cenione na zagranicznych rynkach. A co konkretnie wysyłają Rumuni? Przede wszystkim są to samochody oraz części samochodowe, różnorakie maszyny, metale oraz rudy metali, sporo też jest produktów tekstylnych czy ogólnie żywności. Głównymi odbiorcami rumuńskiego eksportu, co zapewne nikogo nie dziwi, są Niemcy, które pomimo, że położone są już dość daleko od Rumunii, odpowiadają za ponad 20% tego, co tamtejsza gospodarka wysyła poza granice swojego kraju. W rankingu złożoności gospodarczej omawiane państwo zajmuje 25. miejsce na świecie, niewiele ustępując w tym zestawieniu Polsce. Spójrzmy jeszcze, jak prezentuje się zadłużenie obu krajów. Rumuński dług przez wiele lat był trochę niższy od polskiego, choć w ostatnim czasie nastąpił wzrost, a wartości te zrównały się ze sobą. Dalej jednak nie jest to duże zadłużenie, nie przekracza zaleconego traktatem z Maastricht 60% PKB. W porównaniu ze średnią dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, która oscyluje w granicach 90%, czy samych Stanów Zjednoczonych zadłużonych na ponad 120% PKB, jest to wynik mimo wszystko całkiem dobry. W samym długu publicznym nie ma nic arbitralnie złego, pod warunkiem, że środki pozyskane w ten sposób nie są dosadnie mówiąc przejadane, a koszt odsetek ustalony jest na rozsądnym, możliwym w przyszłości do spłaty poziomie. Kraje określane jako zachodnie mają tendencję do nadmiernego zadłużania się. Wiele państw Unii Europejskiej już dawno przekroczyło etap 100%. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, czy nawet malutka Belgia oraz Cypr należą do tego grona. Pytanie, gdzie jest i czy w ogóle w obecnych realiach ekonomicznych istnieje jakaś granica zadłużania się krajów, pozostawiam otwarte. Rumunia w ostatnich 30 latach dynamicznie się rozwinęła. Widać to po wielkości produkcji zarówno całościowej, jak i w przeliczeniu na jedną osobę. Spotkałem się z opiniami, że kraj ze stolicą w Bukareszcie w niedalekiej przyszłości prześcignie Polskę i z państw byłego bloku wschodniego, które obecnie są członkami Unii Europejskiej, to właśnie Rumunia będzie pełniła rolę gospodarczego lidera w regionie. Jak na dzień dzisiejszy Polska prezentuje się jednak lepiej, zarówno pod względem gospodarczym, czy wielu innych statystykach. To trochę tak, że Rumunia goni, a Polska ucieka. Ucieka i zawsze jest ten jeden, a czasem nawet dwa kroki dalej. Czy w najbliższej przyszłości role te jakoś szczególnie się odwrócą? Trudno w tej kwestii cokolwiek jednoznacznie wyrokować. Jak już mówiłem w jednym z poprzednich nagrań, przyszłość jest zbyt nieprzewidywalna, żeby być czegokolwiek pewnym. Patrząc jednak na dane historyczne oraz zakładając zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostowej, to prawdopodobnie Polska wciąż postrzegana będzie jako lider państw z byłego bloku wschodniego. Rumunii zaś być może przypadnie rola kraju goniącego, aspirującego do tego miana. A po więcej statystyk porównujących Polskę i Rumunię, zapraszam tradycyjnie w dalszej części nagrania.
Dzięki za obejrzenie. Jeżeli widzisz wartość w filmach, które tworzę, zachęcam do udostępnienia znajomym, zobaczenia innych nagrań na kanale oraz standardowo pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Do następnego, cześć!